przyszedłem w końcu Lies of P, o proszę. Wybrałem zakończenie, ty wiesz, i ten boss skopał mi dupę, więc zmieniłem zakończenie. No nie, no stary. No ale przynajmniej widziałeś bossa, no ale nie, oddawanie serca na końcu tego. Na końcu Lies of P to jest, no nie, 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 ten, niehonorowo, niehonorowo, nie? Powinieneś zabić tego bossa. Kiedy seria znowu twierdzy? Ja nie gram w twierdzę. Ja nigdy nie grałem w życiu w twierdzę. Ja, jeśli chodzi o strategię, ja zawsze byłem fanem Blizzarda. Ja pół życia grałem mojego młodego w Warcrafta 3, Starcrafta 1 i Starcrafta 2. I kiedyś grałem całkiem sporo w Settlersów. No bo jeszcze raz, zmienianie tutaj. Vaihom tutaj odpalam. Dobra, wchodzimy. Let's fucking go. Ja sobie już odpalę. Zmiana i wbiegamy. Powinno się udać. Tak mi się wydaje. Mam broń plus 5. Mam żywicę. O, tą, prądową. Więc hopefully nie dam dupy. Te dwa przyciski tylko. Role i ataki. Role i ataki. Uff. Target, tym łapiemy, okej. Okay. Nie, to miał być roll. Kurwa. Jeszcze raz. Inara, okej. Okay. Napij się, wytopuj. Gdzie jest ten kurwiarz? Okej, okay. Easy. Może nożem bandyty, a może kurwa nie. Nie, nie nożem bandyty, nie na gitarze. Jest git, jest dobrze. Może łaskawie zabijesz bossa normalnie, ale że co, że używam tego, co jest na samym początku gry dostępne? Bitch, please. Na tym polega często wiedza o bossach, nie? Jak byłem pierwszy raz, jak pierwszy raz w życiu doszedłem do gargulców, to mi tak skopały dupę, kurwa, że ja skuitowałem z tej gry. Całkowicie, nie chciałem w ogóle w to grać. I olałem Dark Souls na parę miesięcy, później wróciłem i znowu mi ten dupę skopały, ale w końcu je zabiłem. Z tym, że ja wtedy nie wiedziałem, po pierwsze, w ogóle, jak się upgrade'uje bronię, więc zabijałem je bronią plus 1 i nie wiedziałem o istnieniu w ogóle, jak działają te pieprzone żywice, nie? A teraz, no, część tego skilla pochodzi z wiedzy, nie? Że większość rzeczy po prostu wiesz, jak zrobić łatwiej. I to jest coś, co w Soulsach przychodzi po paru ranach na przykład, nie? Że w jakimś ranie znajdziesz coś ciekawego, co wiesz, jak rozwiązać. I od wtedy wiesz, że okej, po chuj mam się męczyć, skoro mogę zrobić to w taki sposób. Ja mogłem gest wziąć, ale w sumie chuj z tym gestem. Dobra, nie wracam pieszo, bo chuj z wracaniem pieszo. Cofniemy się kostką. Wiedza o grze, o itemach w grze, o mechanikach w grze, to jest największy plus, nie? Skoro będę na jednym z najlepszych kursów i potem będę normalnie pracował jako barber, myślę, żeby założyć Instagrama do relacjonowania moich osiągnięć. Czy jest to jako tako dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Nie, Instagram wydaje mi się, że jakikolwiek masz biznes, to nie posiadanie Instagrama albo jakiegoś ogólnie social media, to jest duży błąd. Bo to no, często daje dodatkowy rozgłos, nie? Szczególnie, że barberzy bardzo często wydaje mi się, że ich klientami są ludzie właśnie w takim wieku podatnym na social media, nie? To są zazwyczaj młodzi mężczyźni w wieku, załóżmy, 20-40 lat w większości, nie? Więc to jest chyba dobry krok, żeby takie coś zrobić właśnie. Dobra, polewelowane. Halo? Jak to? Halo? Mamy internet? Jesteśmy w grze? Jakby mi wyjebało save'a tutaj, to bym był zły. Czemu offline? No nie wiem, niech będzie offline. 20-40 to jestem niemal pomiędzy. Znaczy chodzi mi o klientów barbershopów, nie? Wiadomo, że są też młodsi i starsi ludzie niż te brakety, które podałem. Ale wydaje mi się, że to są takie najbardziej standardowe. Zazwyczaj jak ja słyszę o ludziach, którzy chodzą do barberów, to właśnie są między 20 a 40. Wiadomo, że są też 60-latkowie i są też pewnie 15-latkowie. Ale to raczej jest taki wychył największy, nie? DS2, pierwsze sousy w życiu, Estus 12 plus 0, podstawowy ADP, broń plus 1. Ojej. Można i tak. Dobra, czekajcie, teraz nie idziemy jeszcze z Blighttown. Możemy pogadać z tym, z cebulką, albo nie, chuj z cebulką, nie chce mi się go questa robić. Pójdziemy do Gaping Dragona, a po Gapingu pójdziemy dopiero do Blighttown. Czekaj, skąd będziemy szybciej do Gapinga? Chyba tędy, nie? Wrócić się mostem.
Nie wiem, nie chce mi się dużo myśleć o tym, którędy jest szybciej, więc po prostu pójdę tędy od razu. Sad Onion Noises, no niestety. Ja w ogóle nie znam questów w Dark Souls 1, szczerze mówiąc. Ja bardzo mało ich w życiu zrobiłem i jakoś mnie nigdy nie interesowało, żeby je zrobić. Chyba raz w życiu prawie do końca dociągnąłem questa Solera, ale to raz w życiu. Okej, okay, siadaj. Jakie są jeszcze questy w ogóle w Dark Souls 1? Hello? How are you? Fajnie by było, jakby mnie smok nie zwanshotował, nie? I żeby mnie dostawał w plecy. Strzał. Hello, smoku. Okej. Okay. Dobiegnę. Git. Beat Hat Logan, tak. Nie slogan, dużą czapą. I jego questa chyba w ogóle nigdy nie zrobiłem. Jedyne, bo to jest dla magów, kurwa, nie? Kto gra magią w Soulsach? Ale widziałem na YouTubie, jak jeden z YouTuberów, których ja oglądam, kiedyś robił tego questa. MF Palitime. Coś kojarzy Palitime'a? On kiedyś nagrywał dużo Soulsów, dużo Heroes of the Storm. A, jeszcze kaprę muszę zajebać. Kurwa, zapomniałem o kapie. Okej. Okay. Otworzymy ten skrót, chociaż mi się pewnie nie przyda. Nie wydaje mi się. O kurwa. Czekaj, zejdźmy na dół. I niech oni do mnie przyjdą tutaj. Mogą mnie otwierać. Byłoby wygodniej. Okej. Coś jeszcze, czy nie? Na jakim etapie jestem? Zabiliśmy właśnie tych, gargulce. Idziemy do Capra Demona, później do Gaping Dragona. I później do Blight Town, czyli do początek gry w zasadzie. Ciągle, nie? Dobra, będą psy, nie? Hello? O, nie trafił. O nie! Miałem atak zrobić, a nie kurwa. No, jeszcze raz atakuj. Czy nie? W momencie, kiedy ja puszczam, kurwa, i chcę sam zajebać, to on chce mi zajebać. No, dostanę kurwicy zaraz, chodź, tu jest więcej miejsca. Okej, okay, robi się ciepło. Czemu nie trafiłem? Lecz się. Trzeci przyszedł, zajebiście. Dobra, chuj, spamuj ten przycisk. No nie mogę! Co, ja mam teraz ten ognisko pod mostem, tak? Pójdźmy z podmostu do tego skrótu. Okej, okay, dobrze, że go otworzyłem w takim razie. Mogę moda, jestem miły i aktywny. Tak, Nevero, tak. DBDB. To tu. Okej. Na dół. Możesz za ogień iść obok schodów i one umierają. Mogę spróbować, no. Pamiętam, że kiedyś tam chciałem to użyć, ale pamiętam też, że się nie udało to. To strategia. I że ja tam stałem, one biegały we mnie, atakowały mnie i nie chciały wejść w ogień. Po prostu mnie nakurwiały dalej, nie? Jest ciasno, okej. Okay. I to był mały problem. Ale no, jak na to, że... Ja bym normalnie tutaj użył ciężkiego ataku, nie? Bo on jest wtedy z góry na dół prowadzony. Okej, zajebiście. A nie takie szerokie swingi. O kurwa, czwarty. Bo te szerokie swingi będą robiły mi problem, nie? W takich miejscach. Siema, jestem miły i aktywny, mogę moda? Tak, Uzyw, możesz. Proszę. Okej, okay, weszł przed jeden, przed drugi. Jeszcze trzeci. Okej. Okay. Git. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Bo ja żem zapomniał całkowicie. To są te drzwi? Nie, te drzwi. Te drzwi? Hello. Otworzymy mu, jak mam już klucz. Specjalnie kupiłem klucz, żeby go uratować, ale nie planuję używać peli. Dobra, uratowany. Nie ma, kurwa, za co. Widzisz, tak to się robi. O nie, halo, target. Okej. Dobra, oni jak się wkurwią tą szarżą swoją pojebaną. O, właśnie tą! Potrafią zrobić naprawdę duży damage. No przestań spam... Okej, nie trafił. Spamować tą szarżę. Następny. Pum. Target, atak. Kurwa i chuj. No właśnie, to jest ta szarża, która tak bardzo boli. Lecz się, Kamil. Git. Jeszcze trzech. Ja się jestem stary i niedojrzały. Co to mod? Taka modyfikacja. To w tym, w cyberpunku takie coś jest, nie? Modyfikuje się szczepami. Kurwa, od razu na dzień dobry? To dziwko. Patrz, i na bok poszedł, no. Jebany Dodge Master. Okej.
No kurwa! Wbiłem się w niego z szarżą, jego szarża była lepsza. Superior charge. Kurwy syn ma. Odblokowany. Perk. Lecz. Jestem miły i może jestem leniwy, ale za to uczę się opornie. Zazwyczaj opierdolenie mnie motywuje. Mogę moda? A ja mam podobne. Ale wiecie, kogo trzeba poganiać zawsze i... Mówi się, że ludzie z ADHD nie potrafią pracować bez deadline'a, nie? I to, że wiele osób tak ma, że nie potrafi się zabrać za robotę, dopóki nie nadchodzi ostatnia godzina na przykład na skończenie jej, to jest ADHD. To jest jedna z oznak ADHD. Wyjdą czy nie wyjdą? O kurwa, halo! Pojawił się po prostu nagle. Dobry rendering distance. No chodź, chodź. Tylko mi nie paruj, dziwko. Okej? Okay. Teleportation, yes. Yes, my friend. Si, si, oui, oui. Czekaj, kurwa. Tylko jeden czy drugi? Czekaj, w którymś z tych domków coś było, jakiś item, nie? Ale to chyba w tym tutaj po prawej. If I remember correctly? No nie, nie pamiętam, kurwa, correctly. Tutaj. Motywacja to jakaś abominacja spoza mojego słownika. Są dwie realnie odpowiedzi. Fizyka czarnej dziury albo czary. It's a spell, my friend. It's a spell. Dobra. Hello? To jest chyba najbardziej wkurwiające miejsce. W tym... W tej części, chciałem powiedzieć, tego dungeona. To nie jest dungeon. Okej. Okay. Okej. Okay. Dogosy. Jebane skurwysyny. Ale będę się wkurwiać na kaprze, nie? Ja nie mam tych ataków ciężkich. No ja jebie. Mógłbyś, kurwo, przesać? No dostanę kurwicy, naprawdę. Okej, okay, to jeszcze nie był ostatni, nie? Teraz przyjdzie kolejny. No nie, ja chciałem... Po... Okej. Okay. Muszę pamiętać przyciski, no. Bo próbuję po tym, po blokowaniu zrobić atak, a klikam, kurwa, rola niechcące. Motywacja? Ty potrzebujesz jej, żeby iść na siłownię. Ja potrzebuję, żeby wyjść. No, coś w tym jest. Ja też potrzebuję motywacji, żeby wyjść. Sorry, ja wczoraj byłem tak leniwy, że zamówiłem wino na dowóz. Czaisz to? Nawet po alkohol mi się nie chciało iść. Dobra, czy ten set... O, mam chyba gargulca. Idę w ciężkie rzeczy. Jak najcięższe mogę. To ma chyba więcej poison, nie? Mam ciągle midrole. Mam ciągle midrole, dobra. Napisie na maksa. I teraz tak, jak ja chcę to zrobić? Tak standardowo, nie? Ominąć wszystko, wejść do góry, wybić psy i potem się ponakurwiać. Kappą. Golden kappaczek. Mądry piesek. Atakujesz, to próbuje ci przegryźć gardło. No prawda. To muszę przyznać, że no... Dobre ma timingi, nie? Ja się bronię i kiedy się bronię, to nic nie robi. Ale jak chcę zaatakować, to mnie atakuje on. Bez ciężkiego ataku tym swajhanderem to nie masz co wchodzić na górę na kaplę demonie. Też mi się tak zdaje. Ale spróbuję, bo nie ma innej opcji tak naprawdę. Dobra. Okej, okay, okej, okay, nie okej. Okay. Okej. Okay. Hello? Nie, broń się, miałeś się bronić, tak? I teraz... Czekaj, napij się! No kurwa, napij! Gdyby lekki atak na swojej handlerze był wyprowadzany z lewej strony, a nie od prawej, to by było dużo lepiej. Bo ja się odbijam w ogóle zanim... Okej. Okay. Mówiłem, że prawdziwy zgon pierwszy na tym bossie będzie, prawda. Ja strzelałem, że na gargulcach się wyjebie, a z kolei gargulce poleciały jak pizdy, nie? Najlepsze jest to, że jak gram normalnie, nie pamiętam kiedy ostatnio się wyjebałem na kappa demonie. Dobra, ała. Chciałem powiedzieć, że speedrunning, ale to może mi zaszkodzić, nie? Na gitarze grając. Czekaj, broń się, żebyś mógł rolować w razie czego. Tu jest kurwa zawsze ciasno, nie? Oho, no jest ciasno. Jest ciasno! Dajcie mi, kurwa, przejść! To jest złe, że ja tam wchodzę, nie mając pełnego HP. Nie wszedłem, tak? Okej, okay, ja myślałem, że wszedłem, to jest animacja wchodzenia. To nie jest animacja wchodzenia, wejdź. Dziękuję. Zdążył się napić? No tak średnio bym powiedział. No tak średnio.
kurwa. Lecz się! Atakuj, atak! Nie! Kurwa! No nie, chyba jednak nie. Pi? Co zeszło? To był pies? To był pies. Kurwa, wszystkie pty zeszły. Chuja widzę, naprawdę chuja widzę. No nie mogę się napić! Atakuj! Minus jeden. A czekaj, broń się. Kurwa, spadłem. Dobra, chuj, to się lecz w takim razie. Szybko! No, target! Atakuj. Okej. Mamy to, kurwa. Dobra, okej. To jest już easy, nie? Nie widzę, co się dzieje. Okej, nie trafiłem. Rolem. Poczekaj, stop. No nie! Zajebiście, że się tak skolejkowałem. Miałeś się podleczyć, kurwa. Czemu się nie leczysz? Bo przycisk kliknąłem. Odtargetowałem zamiast... I tak trafię. Dobra, stop, stop, panik. Nie panikuj, Paweł. Będzie dobrze. Mamy mini stagger. Podleczę się? Podleczę się. No nie, czemu się odsunąłeś? Okej. Dobra, to jest uwaga, bo na plecy mi wejdą, nie? Teraz będzie ciepło. Masz, Paweł, kurwa, skipowanie wszystkiego, ta? Chciałeś poskipować. Ja teraz, kurwa, cierp. Niech to, kurwa, zniknie wszystko. Okej. Tamten chujek rzuca, no. Czekaj, tam jeszcze kolejni lecą. hello? Git! Dobra, nic to już nie zostawiłem, nie? 69 for 20. Nie, 40 po prostu. Tamten ciągle stoi. Mordo, czemu pompki off? Wiesz co, jest taka plątanina kabli tutaj, z tą gitarą, ze słuchawkami i ze wszystkim, że nie chce mi się, kurwa. Jak wstanę od kompa, to będę później kolejne 3 minuty siadać przy nim, żeby się nie zaplątać w kablach. Bo niestety ta gitara nie jest bezprzewodowa. Chciałbym się od kabli uwolnić. Nawet patrzyłem ostatnio na słuchawki znowu bezprzewodowe, ale takie, które mi się podobają, kosztują minimum 1,5 klocka, no i... No nie stać mi na takie, kurwa, zabawki na razie jeszcze. Kamera w dół. Idzie, idzie. Git. O! Dobra. Mamy skrót prawie. Aż się pójdę ten odnowić, odświeżyć, jak już go odblokuję. Wziąłem klucz, prawda? Tak. Hołota na ciebie czekała pod drzwiami, to była hołota, no. To były jeszcze czasy, kiedy po walce z bossem moby mogły na nią wejść, nie? Nawet w czasie walki z bossem mogły być moby. Jak się na Sith the Scaleless, na smoka, kurwa, wchodzi, to te małże, jakie się skipuje, potrafią na luzie wejść na tą arenę, nie? Hello! Czy ja bym chciał coś od niej kupić? Nie. Olać. Olać. Pewnie będę żałować, ale... Myślałem przez chwilę o tej, o chwilowej klątwie. Puh, o tych. O tym kamieniu. Wyłącza klątwę. Butelkę masz umiejscowioną tam, gdzie trzeba i nie ma przerw na siku, prawda? Butelkę mam tutaj, ja do niej, z niej i piję, i do niej sikam. To się nazywa perpetuum mobile. Ja ci mogę pożyczyć na słuchawki, ale odesz drugie tyle. To nie, ja podziękuję. No, fajne. Dobrze. Hello! Nie chcę tu rolować, bo się wyjebię. Okej. Okay. Ojej, za szybko. Nie. Tak, ładnie machasz. No nie skacz w tył, chodź tutaj, kurwa. Nie stresuj mnie, mam przy sobie 7000. Coś tam spadło, ale to był chyba tylko trup, nie? Okej. Brzmi jak połączenie samuraja i muzyki Metal Gear Rising. To nie bez powodu, bo to jest ten sam wokalista. Więc byłeś bardzo blisko. Bo samuraja muzykę robił wokalista zespołu Refused. I to jest ten sam wokalista. Więc jeśli nie wiedziałeś, to trafiłeś idealnie. Tak ci mogę powiedzieć. Wymyślił sposób na nieskończone picie. Łatwo. Powinien to opatentować. Dobra, wytrzymałość i chuj, brakuje mi 200 zł. Zjemy coś. Jakiś tam podniosłem, nie? Na bank. Duszki. Kurwa, mało, bo mało, ale coś tam znalazłem. Jedną sztukę tylko.
jak się nazywa, katuje samuraja, bla bla bla, Refused. Tam nade mną co chwilę leci tytuł, tam jest tytuł i napisane z jakiego zespołu jest dany człowieczek, który robi muzykę. Refuse and Invasion. Invasion to jest ten drugi koleś, ale no. To jest ten z Refuse właśnie. Użycie myszki Run Invalid. Ja już mówiłem, że w menu nie mogę nic robić, nie? Nie da się, jest za mało przycisków. Okej, okay. Teraz co? Gaping Dragon, tak? Wielka zębata cipa. Przebiegnę na Hama? Pewnie nie. Chciałem właśnie powiedzieć, że ten koleś, co jest na górze, bardzo często mnie blokuje. No, tym razem był dla mnie dość łaskawy. Wielka zębata cipa time, dokładnie tak. To w Rzeszowie jest wielka betonowa cipa, nie? Pomnik. Czy już jej nie ma? Kiedyś była. To jest Rzeszów? Chyba Rzeszów. Dobra, co mnie może na dole tutaj zaskoczyć? Będzie problem, wydaje mi się, że z tymi... psami, co tu są? Bo to są też kolejne psy oczywiście. I te jebane, kurwa, szkielety z pochodniami. No chodź, chodź. Git! Pamiętaj o emberze na początku? Gdzie? To jest jakiś ember na początku? Ten tutaj? Nie, to nie jest ember. To się chodzi ci o człowieczeństwo, ale nie wiem, w którym miejscu, nie pamiętam. Uj, znajdę to znajdę, nie znajdę to nie. Tragedii być nie powinno. Krzyni. Aha, chodzi ci o Ember, oczywiście, że pamiętam. Nie no, oczywiście, że tak, ja to tylko głównie po to tu idę, nie? Gaping Dragon jest tylko dodatkiem małym. Dobry wieczór. Kurwa, no nie mogę, no. Dobry wieczór, braki, siemanko. Okej, okay, i dlatego właśnie Twyhandera chciałem wybrać na początek tego rana, bo ma mega szerokie swingi, nie? To ma swoje minusy, ała, w ciasnych korytarzach. Ale też nie muszę się tak mocno martwić o targeting. Więc wystarczy, że przeciwnik jest gdzieś tu 80 stopniach obok mnie. O kurwa. I tak go trafię, nie? Chyba, że i za daleko. Ja pierdolę, okej, to było tragiczne. Napij się, Paweł. Dobra. Target. Jeszcze raz. Okej, mam już na tyle dużo staminy, że mogę jebnąć dwa lekkie i jeszcze zrobić rola na koniec. Więc to jest dobre gówno. Hello, dogo. Kurwa. Dziwko. Oj, oj, o tobie zapomniałem. Nie! Wypierdalaj, wypierdalaj. Nienawidzę ich. Lecz się, lecz. No. Stargetuj. Gdzie on jest? No nie mogę go stargetować. No nie, nie szarża. Ja miałem ambitny plan, że odnowię suba u cię, ale oczywiście nie obliczyłem tego, że zapłaciłem za kurs, więc muszę czekać do grudnia. Spokojnie, nie śpiesz się, ja nikogo nie zmuszam. To nie ma żadnego wymogu. Jak wyjebałeś teraz tyle hajsu na jebany kurs, to lepiej trzymaj te pieniążki. Ja sobie poradzę, nie? Ja sobie poradzę. Bo 10 koła dać za kurs to jest, no kurwa, niemały wydatek, nie? Więc chillera. Okej, okay, dawaj, kurwa, czapkę. Nie ma czapki. Big żar. Nie idę tam nawet. Od razu pójdę na dół. Taturos, oproszę. Uderz w stół i nożyce się odezwą. Dziękuję, Taturos, za podarowanie suba Feribowi. Dziękuję bardzo. Dziwi się, jak Amerykanie piją polską wódkę. Jeden wypluł żubrówkę, jak się dowiedział, z czego jest zrobiona. Ja zazwyczaj ten, jak widzę amerykańskie filmy, to ten, już mam taką tarczę. Jak widzę amerykańskie filmy, to zazwyczaj piję jakiegoś absoluta. Trafię, kurwa, w łeb? No pewnie, że nie, kurwa. Okej. Tak. To będzie chyba klucz, tak? Czy nie klucz? Ja go nie potrzebuję nawet, ale... No, jak już mogę go zdobyć? Czy gdzie jest ten klucz? Tutaj. Ja bym wypił żubrówkę nawet bez takiej wiedzy. Znaczy ja za żubrówką po prostu nie przepadam. Ja w ogóle wódki nie lubię czystej, więc... Na temat czystej wódki to znacie moje zdanie, nie? Żubrówka taka nawet zwykła, która nie jest biała żubrówka, też smakuje mocno jak zwykła wódka. Ja z mocnych alkoholi to wolę jakieś brandy, łychę, tego typu sprawy.
To dobrze, że nie lubisz, bo to by oznaczało alkoholizm. No mniej więcej tak, pewnie tak. Ja całkowicie jestem czysto wódkowy. Tego chujka trzeba zajebać. Dobrze. Tam nie idziemy. Pierdolę te gluty. Nie chce mi się przez nie przebijać. Jedynie żubrówki nie umiem przełknąć więcej niż 2-3 kolejki, nie żebym pił wód regularnie, bo nie. A jeśli już mi się zdarzało, to tylko ta jedna tak źle na mnie działała. Ja pamiętam, że mi bardzo nie smakowała jedna z tych właśnie niepolskich. Jakie są marki? Nie Smirnow, nie Absolut. Stok. Wódki Sztoka, kurwa, nie cierpię. Jak zwykłych nie lubię, tak Sztoka, kurwa, nie cierpię. Poczekaj, bo stąd wyskoczy szczuru, nie? Hello! O, frajer, ała, no nie. Nie dawaj mi HIV-a, proszę cię. Jesteś brudny, skoro antyczysty, tak, jak najbardziej. Zaliczam się do subkultury brudasów. Jak słychać po muzyce, która leci. Czekaj, to się tędy szło? Do tego skurwysyna, do którego ja chcę iść? Chcę iść do maga, ja nie pamiętam już. Chyba tędy. Tak, tędy, tylko muszę pamiętać, gdzie skręcić. Co do tego, że wybrałem 10k na kurs, to weźcie jeszcze pod uwagę, że muszę zapłacić ponad 500 zł za podstawowe narzędzie pracy, plus 850 za egzamin czeladniczy. No właśnie, dlatego mówię. Miałeś mega wydatki ostatnio, także takimi rzeczami jak sub u mnie, to nie powinieneś sobie głowy zeprzątać, nie? Czy ja tu chciałem wyjść? Tak, tu chciałem wyjść. Wódki ze Stoka, no nie mają praw autorskich. Ten już skurwysyn tańczy. Chrześcijanin. Wejdziesz do góry? Oho. Dobrze. Szczury są nabufione teraz, nie? Pojedynczo. Oho, dobra. Mógłbym już stąd iść, nie? Ja nie potrzebuję... Ała, szczurów zabijać. Okej. Okay. A nie, w sumie tam jest jeszcze chyba Large Titanite Shard, nie? To by... Ała! Wypadałoby go, kurwa! Nie! Roluj, pi! No nie! Okej. Za każdym razem, jak muszę się napić, to szukam, gdzie jest ta jebana wajcha. Bo ta wajcha, ona sobie jeździ góra-dół. Więc po jakimś czasie ja ją staram się tak trzymać, żeby móc ją palcem kliknąć, ale ona może sobie zjechać w dół. Jeśli jej długo nie używam i zapominam, kurwa, o tym. Przygabić suba to lipa. Pamiętaj, że teraz na Twitchu, czy masz te suby pod rząd, czy nie pod rząd, to i tak ci piszę w resubie, że masz ileś tam miesięcy stażu, nie? Także spokojnie. Jak będzie jakaś przerwa, to się... A to są dwa szczury, no tak. To się nic nie stanie. Okej, dużo dołamek, dobra. I teraz możemy stąd iść, na początek, z powrotem. Śmierć tańczy, rozsiewając wokół trupów zapach. Ja chcę jak Bóg ukarać łaków na poziomie gugu gaga. Co to kurwa jest? Początkowo brzmiało dość poważnie, ale jak zobaczyłem gugu gaga, to zmieniłem zdanie. Do góry. Papa słoni, a słoń, okej. Okay. Słoń to jest ciekawy artysta. Nie słucham słonia i nie słucham rapu, ale... Z jakiegoś powodu do słonia mam taki mega szacun. O nie, to nie tu. O nie, nie chcę targetować. Chciałem się obrócić ładnie. Nie skórę z koszczeryną? Tak. Ostatnio widziałem z nim ciekawy TikTok na temat uboju kurczaków, który no trafił do mnie mocno, ale nie i tak dalej jestem mięsożercą. Przepraszam, ale mocny był to TikTok. Mocny, nie wiem, pewnie na YouTubie też to jest, nie? Jakaś tam kampania jego na temat uboju kurcząt i tak dalej. Nie to chciałem. Tu nie będę rozpalać chyba. Ale mocny film. Mocny film, mocne słowa. Jeba się tam bardzo, ale słonia lubię wyjątkowo. Znaczy ja nie słucham, ale szanuję mocno. Pracowałem w Holandii w ubojni kurczaków. No to się nie dziwię, że teraz jesteś ten, wegetarianinem. Nie dziwię się naprawdę. Bo ja takie rzeczy widzę na filmiku u słonia na przykład. I mnie przyprawia o wymioty, a co dopiero pracować przy tym normalnie, nie? Pewnie po takim epizodzie w życiu też by mi się przestawiło to, nie? Daj mi przejść po prostu, kurwa, proszę cię. Nie musimy się bić. Znaczy musimy, bo mnie zaatakowałeś, ale... Dobra, Gaping Dragon. Sześcioma estusami. Byleby mu pod nogi nie wchodzić, nie? To jest najważniejsze. Czy on ma jakiś ten, podatność na prąd? Mogę włączyć sobie jeden ten, nie? Jedną sosenkę. Pewnie nie ma. To akurat nie miało wpływu na to, że nie jem mięsa, ale działo się tam sporo. O, widzisz.
To ciekawe, myślałem, że ten, że to główny był teraz pomysł, a czy główny powód. Rybawy mają podatność na prąd, to prawda. Dobra. Czas na wielką zębatą piczę. Ja sobie teraz usiądę wygodnie po turecku.